Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w Darkest Dungeon. No więc dzisiaj powiem wam szczerze, nic wielce ambitnego, tylko zanim to muszę sprawdzić, czy jest coś fajnego tu może do kupienia. Nope. W takim wypadku ruszamy po prostu i idziemy do ruin ponownie, nic szczególnego. Krótka wyprawa z drużyną, która może nie jest najlepsza, ale głównie dlatego, że po pierwsze chcę ich wyćwiczyć. Po drugie, chcę sprawdzić po prostu, jak będzie się sprawdzało pewna rzecz, którą zastosowałem. Przedmioty swoją drogą miałem bardzo zdysponowane. Nie najlepiej, wiem, że tutaj to nie ma sensu, to standard. On dostaje co i tak, głównie dlatego, że chcę, żeby był trochę głuszaczem i nie ma za bardzo dobrego pomysłu. No, on ma obronę i co. Ale dobra, nie będę tu tłumaczył. Otóż właśnie idziemy do ruin krótkich, bo chcę sprawdzić, jak będą działały. Dobra, może nie działały, co prędzej działała. I jedna modyfikacja, którą zainstalowałem. Nie jest nic szczególnego, żeby nie było. Ale jednak znalazłem coś, co ponoć ma przyspieszać w znaczący sposób, ale jednocześnie nadal racjonalny i sensowny, animację bitwy. Dlatego też dzisiejszy odcinek może być krótki, może być długi, zobaczymy, jak to będzie wynikało. W sumie to od mojej chęci głównie i tego, jakie misje się wlosują, ale najpierw właśnie krótkie ruiny, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, co? Mam minus 5 uników przez coś. Odkryć 90% sal, a sal jest... dobra. Byłem szczerze, mógł tą salę pominąć, ale... jakoś tak jest to krótka misja, co... O, przy okazji, nie wiem czemu... Co? Co ja robię? Dobra, nieważne. Jako, że jest krótka misja, mogłem nie brać pochodni, szczerze mówiąc, mogłem spróbować pierwszą misję, taką całkowicie na ciemność, zrobić. Może na przyszłość te wszystkie misje już proste będę tak robił. Jest skrzynka, coś fajnego. Obrońca potworów? Przyda się na pewno. I powiem wam szczerze, nie wiem, czemu oni szybciej chodzą. Jedne, co zarzuciłem, to już mówię, przyspieszenie animacji bitwy, ale... O dziwo, wydaje mi się właśnie, że chodzą też znacznie szybciej. Nie, ciekawa sprawa, nie będę ukrywał. Może wy wiecie dlaczego czy coś. I swoją drogą w opisie może podrzucę linka do tego moda. Zobaczycie sobie po prostu sami. I idziemy. Trójka bandytów? Okej. A to ty kolego, co byś mógł zrobić? To zmniejsza ochronę i obrażenia. A to unik, ochrona obrażenia na niego. Chociaż nie wiem, czy jest jakaś wielka różnica. Chociaż chyba jest trochę, jak mówiłem. Powiem tak, może około 40%. Modele co prawda tak trochę się kołyszą, moim zdaniem za mocno, ale... Wiecie, nie będę narzekał. O, dobra, tutaj było widać mocno przyspieszenie animacji. Więc jednak działają, fajnie. Może jest to nadzieja na to, żeby przyjemnie się grało. No owszem, gdyby to takie przesuwanie się, czy te takie właśnie tutaj skakanie trochę modeli, które mi się wydaje zażegnać, to byłoby super. Ale nawet z nim nie powinno być wielkich problemów pod tym względem. Dobra, martwy. Więc spróbujmy nożykiem tego dobić. Dziękuję bardzo. I kolego, spróbuj ogłuszenia. O, nawet się udało. Dobra, albo będziesz musiał prawie martwy iść, albo jest szansa na uzdrowienie. Dobra, jest szansa. I to z 20. No nieźle, no nieźle. Ale też i tak po tej wyprawie nie ma co się spodziewać jakichś większych wyzwań. Więc dobra. O, plecak. Szkoda, że pusty. Ja ciągle to, że na tą wyprawę mogę pójść i pozbierać masy po prostu wszelkiej maści właśnie skarbów, przedmiotów i innych rzeczy, które mogą być cenne. O, notatnik. Dziennik oprócha Dariusa 4/6. Dzień 7. Posikaliśmy się z jakimiś informiciurami. Raven nazwał ich okultystami. Byli zaciekli, lecz niezdalni. Dobra. W okazji mamy okultystów i mamy kokon. W normalnych warunkach raczej kokonu nie ruszał, ale coś tak mi mówi, że w sumie to
Tutaj nawet jestem może w stanie zwyciężyć. Jasne. Chodź tutaj. Prawdopodobnie będzie trochę łatwiej teraz. Tak. Szkieleta trzeba się szybko pozbyć. Mam truciznę ile? 3 punkty. Ha. Jeśli trafię krytykiem, to go nie dobiję. To też go nie dobiję. Dobra, 2 szkielety po prostu osłabiajmy wszystkich najlepiej. Teraz tak, szkieleta dobiję. Raczej nie. Więc najlepsze co mogę zrobić to... To jest ta zdolność? Tak, ta. Osłabić tego gościa. Z nadzieją na to, że nie zabiję nikogo. I w sumie się udało. Zrobiła dokładnie to, na co liczyłem, że zrobi. Tym samym po prostu... No, nie robią nic, niczego. Dobra, szybciej. Nóż 3 do 6, może dobiję. Oczywiście, że nie. Okej. Nie najlepiej, ale okej. Jak widać, nie jest to dla niego problem, bycie na trzeciej linii. Annihilated. No nieźle. Oczywiście, w ten sposób mógł pozbyć się szkieleta. Ona co prawda jeszcze żywa, ale... No mimo wszystko nie sądzę, żeby to był problem. Byśby długo miała pożyć. No niestety. Huk oczywiście swój zrobi. Narzuci trochę stres. O dobra, nie narzuciła stresu. Czyli była bezużyteczna przez całą bitwę. Super. Dobra. Sytuacja jest pod kontrolą. Więc prawdopodobnie z krypicami mogę się zmierzyć. Tylko jednak na niej wolę pełne światło. Dobra. Standardowy schemat. Nie najlepszy, nie będę ukrywał. Ile mam krwawienia? Jeden punkt, tak czy siak. A. Dobra. To atakuj tamtego, zanim on robi kłopotów. Dobra. Dzięki, pies. To już nie ma problemu. I teraz tak. Trzeba ich też jakoś dobić, więc... Może się uda, może nie. Tutaj nie mnie co sprawdzać. Proszę, 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 proszę. Dziękuję. Moc Minecraftów jednak się przydała. Wow. Ta drużyna... radzi sobie... dużo lepiej niż się spodziewałem, że będzie sobie radzić. Dobra, teraz tak, sztyletem tym nie mogę rzucić. Strzałki mają na zatrucie ile szans? 120. Mhm. No to fin tyle samo, tak więc na krytyka. A dobra, zaryzykujemy strzałkami. Wow. Właśnie zatrułem niezatruwalnego. Chciałem w teorii niezatruwalnego, bo jak się okazuje, to zatruć go dosyć łatwo. Czy ja właśnie bez żadnych strat przebiłem całą bitwę z krwiopijcami? Wow. I proszę, kolejna notatka. Przeciągnięte krwią strony wyrwane z dziennika. 2/6. Moje obawy się potwierdziły. Tylko nasze pochodnie zostały przypadkiem spyskane morską wodą, wpadliśmy w zasadzkę. Dziwne istoty, ni to ryby, ni to ludzie, zaatakowały nas pod osłoną ciemności. Smoła na końcu pochodni szybko się zapaliła, pozwalając mi dojrzeć pokryte łuskami kończyny trzymające prymitywny oręż, lśniący i pokryty kolcami. Nie były w stanie stawić nam czoła, gdy pochodnia zapłynęła ponownie. Niestety, jedna z nich ugryzła mnie w szyję. Zanim wyprułem jej wątrobę. Dobra. Rana piecze i dziwnie swędzi. Nasz medyk kazał mi pilnować, żeby była czysta i opatrzona. Okej. Standardowo wchodzimy do pokoju. I tyle. I powiem szczerze, jest jedna rzecz, którą bym bardzo chciał znaleźć tutaj. I to mówię szczerze, bez wątpliwości ogólnie. Są tak jakby posągi, wiecie, chyba kojarzycie te całe ołtarze z czerwoną kulką, czarne. A jak wodę święconą mam? Mam, dobra. Wiem, że one są sporym ryzykiem w ogóle, ale... No mówię szczerze, chciałbym go znaleźć. Super. I można by właśnie spróbować swoich sił w wystarciu z tą kreaturą. Bo nie ukrywam coś, że ta drużyna ma
szansę ją nawet przezwyciężyć. Chociaż pewnie kosztem śmierci chociaż jednego z nich albo sporego stresu. Even the cold stone seems bent on preventing passage. No ale właśnie, tak czy jak chcę spróbować. Packs laden with loot are often low on supplies. Sprawdzę, ten atak nie muszę kompletować i w ogóle, ale... No, obiecałem sobie to już niejednokrotnie. Psie smakołyki i zamiast tego wezmę portret. A zamiast bandaży, po piersia. Super. Nie mam pochodni. Dopiero teraz sobie uświadomiłem, że nad tym właśnie z nas ten cały ołtarz, to i tak nic z tego, bo w sumie pochodni nie mam, więc nie wezmę tego bestia. W sumie tej bestii powinien gdzieś tego bestia, no ale rozumiecie, o co mi chodzi. No, co za pech. Dobra. Może zadziała? No cóż. Popchnięcie zadziałało, niestety. A i tak cięcie na niego. Nie ukrywam, dziwna sprawa. Dobra. Martwa? Teraz jego to trzeba przyciągnąć, żeby prawdopodobnie robił inne ruchy niż to, co by chciał robić. Dobra. On ma 4. Nożyk bije 4-7, więc jeśli trafi, to po nim. I w sumie został ostatni, który nie powinien stawić żadnego problemu. Chciałbym stanowić. W sumie właśnie sobie uświadomiłem, że nie ulepszyłem wyposażenia, chociaż chciałem to zrobić przed wyprawą. No i rzecz nożykiem. Precyzyjnie, prosto w trupa. Brawo. Nie, herbów nie biorę. Co by to nie było, to właśnie herby, powiem szczerze, co. W zasadzie, ja mogę wziąć, jeśli potrzebuję, czy coś, ale... Nie wiem, jakoś zbyt przydatne. Złoto i notatki. Złoto wezmę. Notatki mogę wziąć zamiast czegoś. W sumie zamiast tego wezmę też. Będzie spokój. Podeptany dziennik. Nie wiem, jak przeczytać to imię, więc niech będzie Hevel po prostu. Hevel, mój drogi przyjaciel. Jaśmienity wojownik, weteran królewskich wojen i wielu potyczek w tych korytarzach. Zginął niegodną śmiercią. Obaj byliśmy już wyczerpani, szukaliśmy schronienia. Wyczerpanie, jak się okazuje, może mieć mordercze efekty. Nie pozwoliło mu dojrzeć mechanizmu wystrzeliwującego kolce, którego wypatruszyły. Trzymałem biedaka na rękach, gdy konał. Kolejny tytan, z którego uszło życie podczas naszej szaleńczej wyprawy. Zostałem sam, wyczerpany, lecz nieugięty. Maszeruję dalej. Okej. Okay. I kolejne. Trochę złota i krew. Mam jeszcze zapas krwi, to akurat sprawdzałem. Więc nie jest aż tak istotny. Jedzcie prowiant, spokojnie. Mam go dlatego dużo właśnie, żebyście mogli żyć. I kolejne starcie. Dobra. Pierwsze co, to przydałoby się pozbyć jego. No i stres, oczywiście. Oczywiście, że stres. I tak. W ten sposób prawdopodobnie go dobiję, więc warto było zaryzykować. Ona ma 3 życia. To jeśli trochę zadaje 1 do 2, 1 krwawienia, ryzykujemy. No oczywiście. No oczywiście, po prostu. Musiałem dostać obłęd jakiś, chociaż jeden. Dobra. Na szczęście to jest tylko jedna postać. To jeszcze taka, którą prawdopodobnie bym za często nie targał ze sobą. Dobra, ona martwa, to teraz w niego. Martwy. Co ciekawe, od uderzenia za tymi strzałkami, nie od trucizny. Super. Nie ma tak zestresować całą drużynę bez powodu większego. Więc bijcie, zabijcie, proszę was.
pałką przez głowę. Nie, pies. Pies jest najlepszym rozwiązaniem na ten problem. Success so clearly in view. Dobra. Or is it merely a trick of the light? Nie. Jaki klucz, zobaczyć co my tu mamy. Jeszcze więcej złota i klucz. No już nic się nie zwraca. Zaryzykuję z tą łopatą, powiem szczerze. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable. Nie będę tego komentował. Po prostu pozwólcie, że naprawdę nie będę tego komentował. Trzeba się pozbywać jak najprędzej wrogów. Brawo, chociaż tyle. Dobra. To już nie jest koniecznie tak dobre. Ale okej. Gościu ma dwa życia, pod jeden, dwóch jeszcze krwawienie, czyli pies może go dokończyć. I tak, tutaj dziewiątka, nie dobijemy, więc zajmijmy się w takim razie nim. Jedno życie, jak zwykle. Po prostu pech chciałbym przeżyć. Mogę go dobić. Ewentualnie ją. Nie, nie ma co ryzykować. Dobijaj. Dziękuję. No i oczywiście stres. Jak mówiłem, całe szczęście idzie na niego. On nie jest problemem. Za co się może stresować, ile wlezie i tak go nie będę brał na nowe podróże. Dobra, piesu. No i pewnie jeszcze dodatkowy stres wleci, bo ona musi być pierwsza. Okej. Nie wleci. Wow. Dobra. Tam nie zrobię, ma ktoś wolne miejsce na niego. Nie. Dobra. Pierwsze się leczymy, po drugie to, po trzecie biorę kamień. Kontynuuj. Chcę sprawdzić, co po prostu jeszcze jest w grobowcu. Mamy tu... złoto. Nawet nie wiem, po co to robię. Najprościej po prostu weźmy tak, chociaż... nie wiem. Nie, wezmę już te 4 herby zamiast tego 300 coś. No i kończymy. 18 minut. Animiowe takie krótkie. Ale tak czy siak, jak widzicie, 11 tysięcy, czyli skupiając się na zarabianiu i na innych rzeczach, udało się podwoić to, co miałem zanim tu dotarłem. Niedobrze, więc trzeba ją wyleczyć. Super. Może być. No. Dobra. Zobaczymy najpierw tylko, czy jest coś ciekawego. The plume and the pistol. Nie. A fitting end to my folly. Nie. And a curse upon us all. I teraz zobaczmy tylko, jakie choroby ewentualnie przeżyję z tym. Tego trzeba się pozbyć akurat. No i ona też. 10 PZ max nie jest aż takie złe. Ale no, 5 to krytyka. Ja dziękuję po prostu. Dobra. Trochę przydałoby się to poulepszać. Koszt leczenia. Nie będziemy wszystkim. Miejsce chyba na razie jeszcze nie będę ulepszał. Dobra, idź. Ktoś jeszcze jest mocno zestresowany. Ty w sumie, kolego, jesteś, no. Ty prędzej tutaj, to niestety wymaga obrazów.
A ja bym prędzej chciał zaoszczędzić, więc idziesz tak po prostu i tyle. I chyba to tyle. Nie sądzę, żeby ktoś był na tyle zestresowany, żeby trzeba było jakoś krytycznie, wiecie, się nim zajmować. A czy przy okazji się trochę odbudowało? Czyli... no... jest dobrze. Ostatnie, co ewentualnie mogę zrobić, to... mogłem tutaj niby coś zrobić, ale już trudno. Stało się. Na zakończenie jedne, co to ewentualnie... bo póki mamy dużo tego, to mogę obniżyć koszt maksymalnie. Wiecie, może będę mógł coś bardzo tanio kupić, no i za resztkę zwiększmy już o... po prostu wiecie, że było ich 6. Można naprawdę to kiedyś być zbawienne, patrząc na to, że są czasami akcesoria, które, no, bądź co mi potrzebne. Szkoda tylko, że to się nie staniło, no ale wiecie. Dziwnie by było, żeby to nagle było tańsze. Chociaż może jest? Dobra, nieważne, sam nie wiem. Ale na obecny moment jeszcze tylko zdejmij wszystko. Sortuj według rzadkości i zajmijmy się może z posprzedawaniem nadmiaru tych takich... chociaż nie, nie będę sprzedawał, wiecie, póki nie potrzebuję tego jakoś szczególnie. I tak, następna wyprawa. Już raczej w następnym odcinku. Będzie ona w sumie... nie wiem gdzie. Prawdopodobnie pójdziemy do norowiska po talizman Cyrulika. Bo jednak straciłem, się nie mylę, jeden taki. A porządnym lekarzom by się przydał. No i jak już mówiłem, to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następny odcinek będzie, kiedy będzie, jak już mówiłem, bo jednak w przypadku Darkesta nie lubi się zmuszać do rozgrywek. No i po prostu trzymajcie się. Hej, hej.